Ładna pogoda, pasuje tetherkę uruchomić. Mojemu robiłem przegląd. No, przegląd. Braciak mi podkleja łożysko, ja tam sobie jeszcze przyglądałem co nieco. I na razie będzie stał, bo muszę go umyć. Muszę wrócić oryginalną dyszę do gaźnika, ponieważ jest za duża. Chodzi mi o dyszę wolnych obrotów, ponieważ jak się rozgrzeje, to wolno pali. Ciężko pali. Widzę, że mi tu się śrubka odkręciła. Tego już nie zauważyłem, ale i tak ślizg jest do wymiany. No i będę musiał niestety go podrobić troszeczkę. No, co nieco do podrobienia. Widać, że dawno nie jeździłem, bo już pająki robią robotę. W tetherce to samo. Pająki robią robotę. No nie ma, dosłownie nie ma kiedy. Nie ma kiedy jeździć. Dobra, tetherkę też. Widzę, że coś ostatnio tak dużo osób się strasznie chce targować. Nie da mi 4000, bo chcą dać 3900. Ale jak nie sprzeda się, to nie sprzeda. Bo zauważyłem w ostatnim czasie, że fajne lagi są do przodu. Cały przód od YZ80. Trochę mnie kusi, żeby to kupić, bo jest w promocyjnej cenie. Żeby wstawić do tetherki. Bo z przodu jest, nie ukrywajmy, trochę mało skoku. No jest fajne, jest takie mięciutkie zawieszenie. I zarąbiście wszystkie dziury wybiera, no ale jest mały skok. Po prostu jakbym chciał skakać na niej albo coś, to i tak musiałbym tu jeszcze wstawić pod spodem kawałek takiej płyty. Kawałek płyty, żeby się tetherka nie złamała pod moją wagą. No, ale zobaczę. Jak się nie sprzeda, no to... Nie sprzeda się, no to robimy projekcik. Ale rzeczywiście wam powiem, że ja bym przełożył te lagi, to mi się wydaje, że troszeczkę wygodniejsze siedzenie by było, bo jest, siedzenie jest twarde, no ale mi się wydaje, że byłoby wygodniejsze, bo cały przód by poszedł troszeczkę do góry. Prześwit tak samo by się zwiększył. Oj, tam pełno po bobrach. Pojedziemy trochę wolniej, bo będę miał plecy całe brudne. Teoretycznie taki jest mocny dół, że ja bym mógł nawet z piąteczki wystartować. Jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Jest taki mocny dół, że z piąteczki pojadę spokojnie. Już mam piąteczkę. I wam, powiem wam, że sprzęgło się nie pali ani nic, nic się motorkowi zbytnio nie dzieje, no. Jest piąteczka, wyżej nie pójdzie lewarek, tylko muszę się leciutko odepchnąć oczywiście. I jedziemy z piątki od razu. Zróbcie tak dwusuwem. Zapierana nie wystartujecie. A TTR jest właśnie... Zalicza się do tych silników, co lubią niższe obroty, o tak wam powiem. I przez to TTR bardzo dobrze ciągnie, rwie po prostu, ale do połowy gazu, od połowy gazu to tak pierdzi, ale już nie jedzie. Będzie błotko. To jest taki mały podjazd. No mały, no. Trochę nie taki strasznie mały, no ale jest taki fajny podjazd. Cześć, zjedziemy na dół. Teoretycznie jestem nieubrany w ogóle. No, pojechałem się przejechać na czereśnie. Pojechałem się przejechać na czereśnie, a nie na enduro. No ale standard, no i drzew powywalanych od pierona.
się ta mała agresywność. O, ile mi coś. Ja się właśnie dziwię, co mi zmieniło bieg na dwójkę. To gałązka. Ta mała agresywność właśnie to jest bardzo duży plus przy jeździe enduro. Dlatego takie enduraki pokroju KTM-a albo jakiegoś innego 300-ki, silniki są mniej agresywne niż takie typowo crossowe, na przykład 250-ki, ale wiesz, mi o wiele łatwiej i lepiej się tym jeździ, po prostu na jakieś wzniesienia albo na czymś. Są mniej agresywne i wtedy koło nie tak nagle zrywa, po prostu jedzie się na trakcji. Dobra, spróbuję przejechać przez to delikatnie. Może się nie utopię. Chociaż będzie grząstko. O, boksuje koło. Robimy podjazd. Mokro. Teraz w tym wypadku dobrze mieć duże koła. I na hamulcach. Żeby się za bardzo nie rozpędzić. Dobra. Elegancko. I jedziemy przez błotkę. Delikatnie, na spokojnie. A tutaj woda szła ostro. Kurde, mogę nie przejechać. Spróbujemy delikatnie. Jak się utopię, no to będzie problem. Może przejadę. Ale czuć, że grząsko. Dobra, pojedziemy na trakcji delikatnie. A jedzie, rwie. Dobra. Teoretycznie jakbym tutaj wyszedł na całej pecie, na całym gazie, bo ktoś by teraz pewnie napisał w komentarzu: cała peta, dwójka i gazu! Wierzcie mi, pewnie bym nie przejechał. Wjechałbym i bym stanął od razu. A tak jak jadę na trakcji, pomogę lekko nogą, odepchnąć się i lecę dalej. O, i lecę na trakcji. Tak to całe gaz koło by mi weszło i... Dość, żebym miał plecy zdrzyzgane całe z błota, to bym daleko nie dojechał. A wierzcie mi, jak motor zassa, no to kaplica. Oj, jakiś paprok. Za długo jeżdżę enduro, żeby takich rzeczy nie wiedzieć. Jak wiecie, że dno jest twarde, to możecie na pecie wejść, po prostu koło się dokopie do dna, odepchnie się od, do dna się dokopie koło, nie? Opona chyci, no i polecicie, nie? Ale jak jest grząsko, ostro grząsko, to powiem wam, że moja technika jest najlepsza. Możecie stanąć trochę wcześniej, z pół metra wcześniej staniecie motorem, ale wierzcie mi, staniecie tak, że potem go wyciągniecie. Pojedziemy trochę szybciej, żeby się motor ostudził trochę.
pojedziemy na czereśnie. Zobaczy, czy już są, czy drzewo już ścieli. Może tak się też stać, że no ścieli już drzewo. I... O nie! Nie pojechałem w tą stronę, co trzeba! Trzeba nawrócić! Nie udało się. Jeszcze raz. O nie! O wiele lepiej. Nie no, trzeba uczyć się triku. Jedziemy zobaczyć na czereśnie. Dzika czereś. Niby większe kółka, ale jak się jedzie trochę wolniej, to tak samo rzuca. To teraz która droga tam prowadziła? Nie byłem tam 4 lata w tamtej miejscówce. Teoretycznie w tym roku powinno być, bo raz na 3 lata tam są. No 3 lata nie byłem, no około. Około 3 lata. Bo raz na 3 lata tam są czereśnie, uczciwe. Czy tak by wychodziło, że w tym roku powinny być. Chyba, że drzewo wycięli. Powiedzieliby, a nie ma urodzaju! Nie ma urodzaju i nie będzie czereśni! Trzeba je zlikwidować! Ale zaraz ścięte! Zarośnięte, że nie widzę drogi. Trzeba jechać na stojąco. Ja pierdolę. Jasny gwint. Co za trawa. I kolejny. Kurde, bo czuję, jak mnie ściąga cały czas do jakiejś kolejny. Ale to. Jak to enduro. Damy radę. Damy radę. Tak, damy radę. Oj, oj. Oj! Zryte! Oj, oj, oj. O, kurde! Prawie mnie przeważyło! Ale równowaga jest na motorze. Trochę mi skrzypi tylny zawias. Mam nadzieję, że na jakąś dziczyznę się nie natrafię. Zaczynają pokrzywy. I woda, i wszystko, i błoto. Chyba dobrze jadę. Tak, dobrze jadę. Jadę dobrze, więc nie jest źle. Albo chujowo jadę, ojej. Nie ta droga. To było tam niżej. Tak? To bez jaj. Co za mądry człowiek mi tu las postawił. Patrzcie, jak wyrosło to w ciągu 4 lat. Albo 3? Jasny pieron, przecież tego nie pamiętam, to były takie malutkie drzewka. Oj! Były małe drzewka, kurde, wtedy, no. No patrzcie, no, większe krzaki od motoru. Czuję, że będzie zarąbiście. Drzewo tam było chyba niżej. Ojej, jedź przez to teraz. No nie!
tylko nie to. Ja tego drzewa tu nie widzę. Gasimy sprzęta. Chyba wycięli to drzewo. Niech se sprzęt chwilę ostygnie. Były trzy, dwa wycięli wtedy. Były tu. I tamto było tutaj niżej. Ale nie widzę go. Kurwa, takie zajebiste czereśnie były. Nie, jest czereśnia. Ojej, co to się stało? Nie pierdolcie, że w tym roku nie ma. Tak, to jest to drzewo? Czy mi się wydaje? Nie, to nie jest to. To jest dom. Tu jeszcze reśnia. Jakieś kurwa pizdziołka zostawi. Tam to było chyba tam wyżej, tam. Ja pierdolę. Chuja z tego, z całej roboty. Oj, jakiś przyczłap. Wyciął mi drzewo. Takie zarąbiste czereśnie były. Zostały wiśnie, o. Jakieś wiśnie zostały. Tamto było takie zarąbiste. Pamiętam, kurwa, komuś przeszkadzało i... Teoretycznie, no nie mam nic do tego, no bo to kogoś są drzewa, no to... To je wyciął po prostu. No ale... Powiem wam, że były zarąbiste. Tak wyglądało, jakby były zielone. O, patrzcie ile komarów. Much i wszystkiego. Wszystko ciągnie do ciepła. Dobra, uciekamy stąd. Kurwa, dziot. I odpalamy super sprzęta. Cały się poparzyłem, no i... Dlaczego? Po co? Po to, żeby zobaczyć, że już drzewa nie ma? Kurde mele, no. Mogłem sobie przynajmniej za szczepkę wziąć. A nie pomyślałem, kurde. Przez 4 lata by mi coś już urosło, nie? Dobra, wracamy. Takie czereśnie prosto z drzewa. To jest rarytas. A nie to co ze sklepu, jakieś pryskane chujostwo. Takie prosto drzewa, swojskie, czereśnie, jabłka i inne owoce, to jest to co można jeść, a nie kurde jakieś gówna. Coś powie o wieśniak, wieśniak, tylko że wieśniaki kurde mają o wiele lepsze jedzenie niż te wszystkie mieszczuchy. Swojska kiełbasa, swojskie mięso, swojskie owoce, warzywa. Pewnie niektórzy to nawet nie wiedzą, jak prawdziwe jedzenie smakuje, bo jedzą te gówna z chemikaliami.